No, siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj wtorkowy, nagrywany również we wtorek, odcineczek Watanagashi na moim kanale. I przechodząc do tych spraw technicznych, to tak, jestem trochę jakoś ciemniejszy niż zazwyczaj, już poprawiam. To po pierwsze, a po drugie, odcinka Magami nie było, gdyż aż do w sumie dzisiaj, czyli do wtorku, tak do godziny 12, byli u mnie jeszcze goście, czytaj siostra z mężem i z dziećmi, więc i byli w czasie całych świąt od soboty, no to nie było kiedy nagrywać, więc odcineczek ten zaległy z Amagami będzie po prostu w sobotę, czyli będzie po prostu normalnie w czwartek i w sobotę, a Higurashi będzie we wtorek i w piątek, a w środę będzie gotik. No, to wszystko. A co się działo w poprzednim odcinku? A! Shion zaczęła panikować i po prostu zaczęło jej odbijać, ponieważ osobie, której zdradziła, że wraz z Keiichim i z tamtą dwójką zaginionych weszli do tej szopy, to się okazało, że ten burmistrz również zaginął. I zrobiło się nieciekawie, bo po chwili Keiichi zdradził Shion, że powiedział również prawdę Rice, więc obsrał w zbroję i po prostu postanowił wyruszyć w drogę i zobaczyć, czy z Riką Chan wszystko w porządku. A teraz mieli po prostu wskazówki. No dobra, więc 2 minuty wstępu w sam raz i jedziemy z tym koksem. Trzy rody w czasach współczesnych. Jak już wspomniano, dzisiejsza Rada Trzech Ród jest jedynie skorupą demokracji. W rzeczywistości jest to dyktatura prowadzona przez rodzinę Sonozaki. Zarówno rodziny Kimiyoshi, jak i Furude są dalekie od dawnej świetności i nie wydaje się, aby zachowały starożytne tradycje. Tylko rodzina Sonozaki zachowała swoją chwałę z przeszłości i odziedziczyła wiele kolorowych tradycji z lat wioski Onigafuchi. Wydaje się, że nawet najnowszy możliwy do zweryfikowania przykład Watanagashi, który miał miejsce pod koniec ery Meiji, powstał na polecenie rodziny Sonozaki. Zobacz drzewo genealogiczne trzech rodzin z późnego Meiji. Po rozpoczęciu ery Meiji rodzina Sonozaki chciała przyspieszyć rozwój wioski Hinamizawa, więc odegrali silną rolę w przywództwie. Podczas wojen o Zaporę kilka lat temu rodzina Kimiyoshi przewodniczyła w sojuszu opozycji, ale to tylko z nazwy. W rzeczywistości to rodzina Sonozaki rządziła za kulisami. Ludzie szepczą, że być może rodzina Kimiyoshi dyktowała akty opozycji, które można było nagłośnić, a rodzina Sonozaki zajmowała się tymi, które musiały zostać wykonane po cichu. Nawet w Hinamizawie szepczą, że mnóstwo niepokojących incydentów zgłoszonych podczas protestów w tamach, w czasach, takich jak porwanie syna szefa ministra budownictwa, zostało dokonanych przez Sonozakich. Ponadto mówią, że być może tajne przedsięwzięcia rodziny Sonozaki były odpowiedzialne za serię dziwnych śmierci, które również miały miejsce w ostatnich latach. Incydenty związane ze śmiercią to bez wątpienia drugie nadejście tradycyjnego Watanagashi. Muszą odgrywać Watanagashi w dniu, w którym pierwotnie się odbywało, które spadło do poziomu zwykłego wiejskiego święta, aby przypomnieć mieszkańcom wioski o świętych prawach wioski Onigafuchi. Można śmiało stwierdzić, że odkrywanie prawdy na temat rodziny Sonozaki jest obecnie najszybszą drogą do jej zbadania. Jeśli mogę ujawnić zawartość magazynu świątyni Furude, chciałabym w następnej kolejności zawęzić mój cel badawczy do rodziny Sonozaki. Dom Sonozaki jest ściśle strzeżony przez kamery bezpieczeństwa, ale na szczęście poznałam siostry Mion, następną dziedziczkę i Shion. Chcę,
żeby był to przełom, który mogę połączyć z moją kolejną linią badań. No chyba wszystko jasne, że chodzi tutaj o panią pielęgniarkę. Ostatniej wskazówce było już to chyba jasno powiedziane. No ale dobra. Ich kara się nie skończyła? O! Nie, nie, nie martw się tym. Widzisz, kiedy zamawiasz tutaj Oden, z jakiegoś powodu kończy się to na rocznej fakturze za nasze kontrakty gazowe. Więc nie wstydź się i napij się kolejnego drinka. Mężczyzna z czerwoną twarzą machnął ręką, mówiąc, że ma już dość i zniknął w jaskrawych światłach neonu przed stacją. Kuma-chan, powinieneś robić notatki. Najbardziej skromni żyją najdłużej. Czy to wszystko prawda? Cóż, ja o tym nie wiem. Niezależnie od tego, czy to prawda, myślę, że słyszenie czegoś, co brzmi tak wiarygodnie, ma sens. Czy coś takiego byłoby dobrym motywem, by wybrać się do burmistrza? Kuma-chan, oto co zawsze powtarzam. Motywacja musi być wystarczająca dla danej osoby. Musisz przemyśleć o tym, jak różni ludzie cenią różne rzeczy. Hej, barmanie, daj mi kolejny kubek. Chociaż ukrywaliśmy te informacje, śmierć Tomitake i Takano, czyli tej pielęgniarki, była już znana w całej Hinamizawie. Wszystkie plotki wskazywało na to, że wywołali gniew o Yashiro-samy za postawienie stopy w zakazanej świątyni, magazynie narzędzi rytualnych. Według plotek weszły tam z nim dwie inne osoby, Tsunozaki Shion i Maebara Keiichi. Ludzie szeptali, że ta dwójka również zostanie przeklęta przez o Yashiro-samę. Najwyraźniej jednak odpowiedzialność nie spadła wyłącznie na barki czterech intruzów. Aż do zeszłego roku kłódka była porządna, ale w tym roku zmieniono ją na prostszą. Czy to nie ułatwiło złodziejom wejście? Takie były plotki. Widziałeś to kiedyś, Kuma-chan? Pamiętam to dobrze. Musiał tam jechać jakiś czas temu. Przepraszam, naprawdę nie pamiętam. Było tak mocno zamknięte, że aż przerażające. Były tam prawdziwe, ciężkie pręty, które trzymały drzwi. Były zapieczętowane jak skarbiec w banku. W tym roku była to bardzo prosta i tania kłódka. Samotna dziewczyna chroniąca świątynię. Fruderika nie lubiła ciężkich zamków i skonsultowała się w tej sprawie z burmistrzem, który zastąpił to prostszą kłódką. Więc burmistrz i Fruderika byli w to zamieszani. Więc w takim razie po co burmistrz, czy to nie Fruderika byłaby następna w niebezpieczeństwie? Jest taka możliwość, Kuma-chan. Chcę, żebyś skontaktował się ze wszystkimi patrolami, które mamy w Hinamizawie. Powiedz im, żeby trzymali się w pobliżu świątyni Furude. Rozumiem. No i tu mamy genezę do tego, że Furude Rika-chan właśnie ma przejebane. No dobra. Jedziemy dalej. Kontynuujemy. Tu mamy, powiedzmy, taką wskazówkową, wstępną część odcinka za sobą. Jedziemy dalej. Wracamy do głównej historii. Po rozłączeniu się z Shion szukałem numeru telefonu Rika-chan na liście kontaktów ze szkoły. Tu jest! Palce drżały mi w pośpiechu i wiele razy nie udało mi się wpisać prostej, pięciocyfrowej kombinacji. Keiichi, dzwonić do kogoś o tej porze? Jest późno i jest to niegrzeczne dla drugiej osoby. To teraz nie ma znaczenia! Krzyknąłem ze złością na mamę, słuchając sygnału wybierania. Odbierz, no dalej odbierz. Była 23. Z pewnością było już późno. Zasadniczo był środek nocy. Czy Rika-chan poszła już spać? Jednak jej telefon dzwonił bez przerwy. Czy w stanie, żeby go odebrać? Rika-chan nie odbierała. Nie odbierała. Nie odbierała. Może nie słyszy. Możliwe, że jej łóżko było zbyt daleko od telefonu. Dźwięk dzwonka telefonu staje się coraz wyraźniejszy, niż im dłużej śpisz. Może jest w łazience? Tak, pewnie bierze kąpiel. Gdyby tak było, to nawet gdyby usłyszała telefon, nie byłaby w stanie odebrać. Na kąpiel było trochę za późno, ale możliwe, że myła się tuż przed pójściem spać. Poczekam 30 minut i spróbuję zadzwonić ponownie.
No. Kiedy o tym myślałem, wciąż próbowałem się do niej dodzwonić. Dzwoniłem. Wciąż do niej dzwoniłem, ale nie odebrała. Myślę, że próbowałem przez około 30 minut, a jednak nie odbierała. Czy moje telefony były tak natarczywe, że przestraszyła się podniesienia słuchawki? Nie, to nie mogło być to. Nie było już sensu tego robić. Najlepiej będzie pojechać tam osobiście. Ale gdzie był dom Riki-chan? Cholera, nigdy nie zapytałem jej o to, gdzie mieszka. Jej miejsce zamieszkania było zapisane na liście kontaktów, ale to tylko nazwa ulicy, więc nie mogłem stwierdzić, gdzie to jest. Nie ma tu mapy czy czegoś takiego? Furude Rika. Nazywała się Furude. To było trochę dziwne nazwisko, więc być może łatwe do znalezienia. Myśląc o tym, przeszukałem szufladkę z książką telefoniczną, ale znalazłem tylko takie rzeczy jak menu na wynos i numery telefonów do miejsc publicznych. Cholera, cholera, cholera. Wyjmowałem jedną rzecz po drugiej z szuflady, ale nie znalazłem żadnych wskazówek, gdzie mógłby znajdować się dom Riki-chan. Uspokój się, Maevera Keiichi! Jeśli nie wiesz, po prostu zapytaj. Zapytaj kogoś, kto wie. A, racja, Rena będzie wiedziała. Wyszukałem dom telefonu Ren na liście kontaktów. Ryugu Rena. To ten. Serio? Czyli jest 23.30 co najmniej, jak ty to dzwonisz. A szukając może z 10 minut, to 23.40. Halo? Ryugu przez telefonie. To był głos rzędliwego mężczyzny. Musiałem na chwilę przerwać. No bo po pierwsze, trochę moja podstawka pod tyłek bezużyteczna. Po drugie, coś mi już nie pasowało. Musiałem się po prostu trochę przejść i wrócić. No dobra. I tak, zadzwonił do taty. Znaczy do Reny, a odebrał tata Reny. No. To był głos rzędliwego mężczyzny. To musiał być ojciec Reny. Dzwonię w środku nocy. Muszę być uprzejmy. Przepraszam, że dzwonię o tak późnej porze. Mówi Maebara. Czy jest jakaś szansa, że Rena jest w pobliżu? Rena bierze kąpiel. O, chyba już skończyła. Reina! Twój znajomy dzwoni. O, racja. Reina to jej prawdziwe imię. Tak się przyzwyczaiłem do nazywania jej Rena, że usłyszenie jej prawdziwego imienia zaskoczyło mnie trochę. Halo? Mówi Rena. Ach, to ja, Keiichi. Przepraszam, że dzwonię tak późno. E? Keiichi? Czego potrzebujesz w takiej chwili? Właściwie chciałem wiedzieć, gdzie jest dom Riki-chan. Rena wydawała się trochę zbulwersowana, że zadzwoniłem do niej o takiej porze. Jednak następnie słowa wypowiedziała poważnie, jakby zrozumiała, jak pilna była moja potrzeba. Okej, pewnie. Wiesz, gdzie jest sala zgromadzeń na terenie świątyni Furude? Za nią znajduje się dwupiętrowa chata. Tam mieszka. Nie mogłem od razu wyobrazić sobie tego miejsca, ale dopóki wiedziałem, że mieszka na terenie świątyni, będę musiał się po prostu rozejrzeć. Rozumiem. Dzięki. Przepraszam, że zadzwoniłem tak późno. Przepraszam, przeproś za mnie też swojego tatę, dobrze? Okej, ale Keiichi-kun, dlaczego chcesz wiedzieć, gdzie mieszka Riki-chan? Zapytała Rena w niezwykle ostry sposób, zatrzymując minę, zanim zdążyłem odłożyć słuchawkę. Wahałem się przez chwilę, czy jej powiedzieć. Został zabity, ponieważ mu powiedziałam. Keiichi-kun, jeśli nadal słuchasz, czy możesz mi odpowiedzieć? Dlaczego o tak późnej porze chcesz wiedzieć, gdzie mieszka Riki-chan? Rena wpłynęła na swój zwykły ton, ale pod jej słowami było pewne napięcie, jakby intuicyjnie wyczuła, że coś się dzieje. Co zrobisz, Keiichi, jeśli to Rena, czy nie mogę jej powiedzieć? Został zabity, ponieważ się dowiedział. Wyjawiłam wszystko, więc został zabity. Keiichi-kun? Rena mówi poważnie. Proszę, odpowiedz mi. Rena zapytała mnie jeszcze raz tonem tak zdecydowanym, że nie przypomniałem sobie, żebym kiedykolwiek tak mówiła. Byłem zaskoczony jej wigorem. Rena też jest przyjaciółką Riki-chan. Miała prawo martwić się zniknięciem Riki-chan. Gdybym powiedział Renie to, nawet gdybym tylko na chwilę mógł odpędzić moje przerażające lęki. Rena, dobrze, nie mogę ci dokładnie o wszystkim powiedzieć, ale... Tak? Ton Reny był sam w sobie poważny. Już po nim czułem, jak mówi, nieważne co powiesz, Keiichi-kun, uwierzę ci. To subtelne poczucie bezpieczeństwa dodało mi odwagi do ujawnienia prawdy. Mam przeczucie? Riki-chan może być w niebezpieczeństwie. Jak to przeczucie? Czy masz jakiś powód, żeby sądzić, że coś jej grozi?
Naprawdę nie miałem czasu rozmawiać o tym z Reną. Mimo to myślę, że słuchanie jej spokojnego głosu trochę mnie uspokoiło. Nie mam zbyt wiele powodów, ale jednak wciąż się wahałem. Powiedziałem Rikce-chan, że wkręciliśmy się do magazynu rytuałów. Burmistrz, któremu Shion wyznała to, wcześniej zniknął. Możliwe, że Rika-chan również. Nie wiedziałem, jak to wytłumaczyć Renie. Kiedy rozmyślałem nad tym, Rena odezwała się. Przepraszam, że pytam o coś dziwnego. Myślałam o tym i to nie jest tak, że musisz być pewien. Rena zaśmiała się. Wydawała się być nieco roztargniona. Nie byłem w nastroju do śmiechu, więc tym razem nie odwzajemniłem tego. Rena kontynuowała radosnym, ale wciąż zdecydowanym głosem. Martwisz się o przyjaciółkę. Myślę, że nie potrzebujesz powodu, żeby tam pojechać i sprawdzić. Nawet jeśli Rika-chan śpi i ty ją obudzisz, to na pewno nie będzie zła z tego powodu. Rena, dziękuję. Okej, Keiichi-kun, tylko jedna rzecz. Dzwoniłeś do niej, prawda? Nie mogłeś się połączyć, dlatego zapytałeś mnie, gdzie jest jej dom? Tak, to prawda. Musiałem do niej dzwonić od ponad 10 minut. Może po prostu śpi i nie słyszy. Dom Rikki-chan jest naprawdę mały. Z pewnością usłyszałaby dzwonek telefonu, nawet gdyby spała. Satoko-chan też tam jest, więc nie ma mowy, żeby tego nie słyszały. E? Satoko, czy one mieszkają razem? Tak. Nie wiedziałeś? Cóż, porozmawiamy o tym później. W każdym razie, jeśli dzwoniłeś tak długo i nikt nie odebrał, to coś zdecydowanie jest nie tak. Rena zrozumiała, że sytuacja nie była normalna, znacznie szybciej niż mogłem sobie kiedykolwiek wyobrazić. Wydawała się niezawodna. Jednak fakt, że Rena to przyznała, oznaczał również, że coś musi być na rzeczy. I nie są to tylko moje obawy. Pojadę teraz do ich domu. Chcesz się przyłączyć? Mogę pokazać ci drogę. Brzmi dobrze. Spotkajmy się jak zwykle w tym samym miejscu. Będę na ciebie czekać. Nie, czekaj. Zabiorę cię z twojego domu. Po prostu poczekaj na mnie. Powiedz swoim rodzicom, że idziesz ze mną do Rikki-chan, dobrze? Czy to będzie w porządku? Możemy stracić czas, jeśli tu przyjdziesz. Dzwoniłeś też do Mi-chan? W takich chwilach jest naprawdę niezawodna. Jeśli nie, to ja zadzwonię do niej. Moje myśli na chwilę zamarły. Shion właśnie powiedziała mi, żebym uważał przy Mi-chan podczas naszej rozmowy telefonicznej jakiś czas temu. Gdyby główny dom Sunozaki był zamieszany w coroczne zgony, wtedy obecna spadkobierczyni rodziny Mi-chan byłaby zaangażowana. Czy to nie znaczy, że była zaangażowana w to, co się stało w tym roku z Takano-san i Tomitake-sanem, a także burmistrzem? Dobra, na razie. Niedługo będę. Zaczekaj na mnie. To wszystko, co powiedziała Rena, zanim pośpiesznie się rozłączyła. To nie był czas na wątpienie w Mi-chan. Musiałem się upewnić, że Rika-chan jest bezpieczna. Przebrałem się i złapałem kluczyk od roweru. Pomyślałem, że wszystko pójdzie gładko, jeśli spotkamy się w miejscu, w którym zwykle bywamy przed szkołą. Rena nie musiała przyjeżdżać do mojego domu. Moi rodzice pewnie by się sprzeciwili, gdybym im powiedział, że wchodzę o tak późnej porze, więc wykradłem się bez słowa. Noc była niezwykle ciepła i nieprzyjemnie wilgotna. Powiedziała, że Rika-chan i Satoko mieszkają razem, prawda? Wtedy to nie tylko Rika-chan. Satoko też nie było? Uświadomiłem sobie, co naprawdę oznaczało ich wspólne życie. Spowodowało, że moje myśli natychmiast przybrały gorszy obrót. To niemożliwe. Satoko jest... Ona nie ma z tym nic wspólnego. Nawet jeśli istniał powód, dla którego Rika-chan zniknęła, Satoko to nie dotyczy. Keiichi-kun! Rena była naprawdę szybka. Podjechała do mnie na swoim rowerze z niesamowitą prędkością. Jej oddech był urywany, dając wyraźny obraz tego, jak gnała. Hej, Rena, kontynuujmy. Keiichi-kun, przecież kazałam ci czekać w domu. Wyraz twarzy Reny był bardzo poważny. Czy była zła? To było niespodziewane i przez chwilę wahałem się. Cóż, po prostu pomyślałem, że szybciej będzie, jeśli się spotkamy tutaj. Keiichi-kun, nie rozumiesz? Krzyknęła wyraźnie zła. Nigdy wcześniej jej takiej nie widziałem. Czy rozumiem? W czym problem? Rena zdawała się zauważyć, że mnie przeraża, więc wzięła kilka głębokich oddechów, a potem kontynuowała, jakby mnie upominała. Jej wyraz twarzy wcale nie złagodniał. Keiichi-kun, w całej wiosce panuje wrzawa, odkąd burmistrz zaginął, prawda? Tak.
Teraz mówisz mi, że Rika-chan i Satoko-chan nie są tam, gdzie powinny być. Zgadza się? Tak. Jeśli się nad tym zastanowić, musisz być bardziej ostrożny. Czy masz pojęcie, jak niebezpieczne jest stać tu samotnie w środku nocy? Zacząłem rozumieć, skąd bierze się gniew Reny. Powiedziałeś rodzicom, że jedziesz ze mną do domu Rikicia? Żeby w najgorszym wypadku, gdybyśmy zniknęli, ludzie wiedzieliby kiedy i gdzie to się stało. Rena była doskonale odnalazła się w awaryjnej sytuacji. Od nocy Watanagashi, każdej nocy ktoś umiera lub znikał. Tej samej nocy Takano-san i Tomitake-san spotkał dziwny koniec. Następnej nocy zniknął burmistrz. Teraz nigdzie nie można było znaleźć Rikicia ani Satoko. Nie myślałem o nikim oprócz siebie, ale nie wystarczyło powiedzieć, że Hinamizawa była w tej chwili trochę dziwna. W rzeczywistości była niezwykle dziwna. Rena przewidziała nawet nasze własne zniknięcie, dlatego kazała mi powiedzieć rodzicom, dokąd jadę. Wstydziłem się o własnej nieostrożności, a to sprawiło, że bałem się w nocy. Przepraszam, nie powiedziałem. W porządku, więc powiedzmy im razem. Z Reną obok mnie ruszyliśmy do domu. Księżyc wydawał się dziwnie wysoko na niebie. Niebo, które było bezużytecznie rozległe i zimne. Bez względu na wszystko, nigdy nie wydawało mi się to snem. Ten okrutny fakt już mnie spotkał. Taką szaloną noc Rena była niewyobrażalnie godna zaufania. Hinamizawa zmieniła się na tyle, że Rena ostrzegła mnie przed nieostrożnością. Dla mnie to była najbardziej przerażająca rzecz ze wszystkich. Księżyc wydawał się być dziwnie wysoko na niebie. Po drodze spotkaliśmy się z Mion, a ona oczywiście nie była pewna, czy wierzyć mi w sprawie zniknięcia Riki i Satoko. Kei-chan, mówisz poważnie? Naprawdę się wścieknę, jeśli to tylko żart. Mion była wyraźnie niezadowolona. Jeśli to tylko żart, to nie był zbyt zabawny. Zrozumiałem, jak niedyskretne były moje słowa. Od przedwczoraj ktoś umierał lub znikał każdej nocy. Rika-chan i Satoko zniknęły po tym wszystkim. Nie można było o tym mówić, nawet żartem. Mi-chan, jeśli to naprawdę żart, nie wściekaj się, uśmiechnij się. W końcu byłby to żart. Musimy się upewnić, czy tak jest. Masz rację. Przepraszam, że się denerwuję. Jakkolwiek niewłaściwy mógł być ten żart, gdybyśmy dowiedzieli się, że nasze przyjaciółki są bezpieczne, skończyłoby się niczym więcej niż zabawną historią. Ostrzeżona o tym przez Renę, Mion uśmiechnęła się sucho, a napięcie, które poczuła, nieco się rozluźniło. Wsiadła na rower. Światło naszych trzech rowerów migotały po czarnym jak smoła drogach. Były jedynymi światłami na zewnątrz. Kei-chan, dlaczego nagle zdecydowałeś się zadzwonić i zapytać o dom Riki-chan w takiej chwili? Mion zapytała mnie o to samo, co Rena wcześniej, a ja miałem problem z wyjaśnieniem. Czy byłoby dziwne nazwać to przeczuciem? Nie mogłem tego stwierdzić, ponieważ było ciemno, ale wydawało mi się, że widzę, jak Mion uśmiecha się w bardzo niejednoznacznie. Zdecydowanie zrozumiałem, że pomimo ciemności nie była przekonana. Cóż, miałem ten zły sen, kiedy drzemałem i nie mogłem wyrzucić go z głowy. Więc, czy Rika-chan została porwana we śnie? Cóż, to było bardziej niejasne uczucie. Coś w tym rodzaju. Gdyby Rika-chan odebrała telefon, zadzwoniłbym później do was. Kłamstwa gładko wychodziły z moich ust, choć było prowizoryczne. Kłamałem, ponieważ myślałem, że powiedzenie im, że jestem połączony z Shion, byłoby jak ciche przyznanie się, że w tej nocy razem wkradliśmy się do magazynu rytualnego. Mion nie naciskała mnie dalej. Nie wiem, czy to ją przekonało. A może pomyślała, że upewnienie się, że Rika-chan i Satoko są bezpieczne, będzie szybsze niż zrobienie z tego problemu. Poczułem ulgę i od razu trochę winy. Mion tak naprawdę nie zachowywała się inaczej przez ostatnie kilka dni, ale z jakiegoś powodu wciąż próbuję się od niej zdystansować. Tylko dzięki temu, co usłyszałem od Shion i o Yoshi-san, że była następczynią jakiejś super ekstrawaganckiej rodziny gangów. Nie. Cóż, czy po prostu próbowałem zmusić się do zapomnienia? Nie rób tego, Maebara Keiji. Czy to Mion jako pierwsza zapytała o noc Watanagashi? W takim ostrym tonie? Czy już zapomniałem o przerażeniu, które czułem? W tamtym czasie Mion wyglądała jak ktoś inny.
Kiedy myślę o tamtej Mion, wtedy o Pichy Shion i o Yoshi-sana, o niej nabrały trochę odrobinie więcej sensu. Czy to prawda? Gdyby nie to, jak zachowywała się tamtego dnia, nie czułbym tego dystansu w stosunku do niej. Co do licha działo się z nią wtedy. Wygodnie myślałem tylko o wszystkim, co zrobiła później. Pomijając pierwszą rzecz, na którą powinienem był najbardziej zwracać uwagę, czyż nie? Mion pedałowała przede mną na rowerze, a jej długie włosy powiewały na wietrze. Nieważne jak długo się jej przyglądałem, nigdy nie dała mi odpowiedzi na żadne z moich pytań. Dotarliśmy do kamiennych schodów, prowadzących na teren świątyni. Oczywiście, nie mieliśmy zamiaru wnosić naszych rowerów, więc zamiast tego zaparkowaliśmy je obok. Więc to jest świątynia Furude. Wszyscy mogą tu przyjść, kiedy tylko mają na to ochotę, jakby to był park. Ale to miejsce jest rzeczywistością, wielką posiadłością należącą do rodziny Furude. Więc cała świątynia jest własnością prywatną. Tak naprawdę sprawia, że czuję upływ czasu. 10 lub 20 lat temu wyglądałaby tak samo. Więc czy to nie oznacza, że rodzina Furude jest naprawdę stara? Z historią sięgającą pokoleń? Tak, nie ma ich. To dziwne. Rena powiedziała coś wyraźnie niepokojącego, więc podbiegłem do niej. Co się stało, Rena? Dyka-chan i Satoko-san zawsze zostawiają tutaj rowery. Swoje rowery. Widzisz? Nie ma ich tu. Rozejrzałem się. Rzeczywiście, nie było innych rowerów poza tymi, którymi przyjechaliśmy. Czy nie mogły zostawić ich gdzie indziej? Może wniosły je po schodach? Te dziewczyny nie mogły tego zrobić, Keiichi-kun. Tak jak powiedziała, nie mogłem sobie wyobrazić, jak taszczą tam swoje rowery. Jeszcze nie zapukaliśmy do drzwi, ale rzeczywistość już rozpalała pewne pomysły, które z pewnością nie były dobre. Może po prostu zaparkowały pod jakimiś drzewami, a my ich nie zauważyliśmy? Nie chciałem uwierzyć, że brak możliwości znalezienia ich rowerów były dowodem na to, że zniknęły. Chodźmy! Jedynym sposobem na upewnienie się jest sprawdzenie ich w domu. Wszyscy skinęliśmy głowami i wbiegaliśmy po kamiennych schodach. Przeszliśmy przez czerwony łuk i weszliśmy na teren świątyni, pokryty czystym świrem. Było tu tak cicho, jak festiwal Watanagashi. Jakby festiwal Watanagashi nigdy by się nie odbył. Gdzie jest dom, w którym mieszkają? Tutaj. Chodź za mną. Rena objęła prowadzenie i przyspieszyła. No dobra, ale tym, czy tą parę dwóch pięknych dziewoj, niewiast, czy jak to zwał, czy... zwał, znajdziemy w ich domu, to o tym będziemy tym po prostu przekonamy się o tym w kolejnym odcinku, bo ten już ma 28 minut, więc już jest wystarczająco długi. Ładne ujęcia księżyca były, chyba wiem co dał na miniaturkę, więc mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się następnego razu, czyli w piątek. Z tej strony był Jakub, a to było po prostu Watanagashi. Kolejny epizod z Higurashi 2, czyli co tak naprawdę wydarzyło się w Hinamizawie. Na razie.